Chcesz jeść zdrowiej, zatroszczyć się o siebie, próbujesz bardziej fit gotować, ale często smakuje to mega jałowo, trochę jak papier, albo no smakuje to okej, ale jest takie no totalnie bez szału i w sumie to średnio chce ci się to jeść. Dziś nauczymy się, jak temu zaradzić, porozmawiamy sobie o najpopularniejszych błędach, moim zdaniem, przy zdrowym gotowaniu, które sprawiają, że często no średnio masz ochotę na zdrowsze jedzenie, plus jak te błędy prosto naprawić. A dlaczego to takie ważne? Bo co z tego, że jakieś jedzenie jest super mega zdrowe, mega odżywcze, z masą witamin, składników mineralnych, jak po prostu, no, leży na talerzu i masz takie no po prostu na dłuższą metę nie będzie chciało ci się tak jeść. A jeśli zdrowe, odżywcze jedzenie będzie sprawiało, że twoje kubki smakowe będą przezadowolone, że patrzysz na swój talerz i masz takie ale bym to zjadła, to wtedy o wiele większa szansa, że to zdrowe odżywianie stanie się normalną, miłą częścią twojego życia. Plus, no czemu mamy jeść jedzenie, które jest średnio smaczne, jałowe, jak możemy prostymi rzeczami sprawić, by było mega smaczne. No i co, cześć, nazywam się Irena, jestem magistrą dietetyki i po tym przydługawym wstępie lecimy z konkretami. W ogóle to nagrywam ten film drugi raz, miał być tydzień temu na kanale, ale okazało się początkiem tygodnia, że w połowie nagrywania wyłączył się dźwięk i mikrofon, więc... Pierwszym błędem, moim zdaniem, jest nieznajomość łączenia smaków i taka monotonia smaków, na przykład dania, które są tylko przeważająco słodkie albo tylko przeważająco słone. Ogólnie mamy 5 smaków: słodki, słony, kwaśny, gorzki i umami. Z czego umami to smak taki wywarowy, mięsny. W roślinach znajdziemy go w sosie sojowym, grzybach, wywarach warzywnych, w paście miso, kiszonkach, pomidorach i ich przetworach, fasoli. By budować dania, które rozpieszczają nasze kubki smakowe, warto łączyć w swoich potrawach jak najwięcej tych smaków, albo chociaż łączyć dobrze przeciwstawne smaki. I myślę, że najlepiej pokażę ci to przykład. Jeśli coś jest przeważająco słodkie, na przykład owsianka z masłem orzechowym i bananem na mleku, to żeby nie była taka muląca i ciężka, to fajnie ten słodki smak przełamać czymś kwaśnym, na przykład dodając do niej maliny albo wiśnie, wtedy on tak fajnie zbalansuje nam tę słodycz. Albo na przykład robisz jakąś sałatkę z pieczonych batatów. Jak nazwa wskazuje, są to słodkie ziemniaki, mają dużo słodyczy, więc fajnie do tego dodać jakieś warzywo albo sos, który będzie gorzki. Na przykład dodać sos na bazie musztardy, która ma gorczycę i jest trochę gorzkawa, albo dodać rukolę, żeby ten gorzki smak nam tutaj to zbalansował. Dodać coś kwaśnego, na przykład do dressingu dodać trochę soku z cytryny albo octu, albo dorzucić tam jakieś kwaśne warzywo, na przykład pestki granatowe. Albo posypać sezamem, albo dodać tahini, też pyszka. Albo na przykład robisz czekoladowy deser. Do czekoladowych deserów super podbije nam słodycz i ten pyszny smak odrobina soli. Warto nie olewać smaków, też tych mniej oczywistych, na przykład właśnie gorzkiego czy kwaśnego. One sprawiają, że dania są bardziej pełne, wyraziste i naprawdę smaczniejsze. I tutaj też bonusowy tip. Ja sama, planując jadłospis dla siebie czy jadłospisy healthikowe, staram się robić tak, by też te smaki były różne w ciągu dnia. Najprostsza rzecz. Jeśli na przykład jem słodkie śniadanie, to lubię, gdy lunch jest wytrawny. I na odwrót, jeśli jem wytrawne śniadanie, to lubię później w okolicach lunchu zjeść coś słodszego. Kolejny bardzo częsty błąd przy zdrowym gotowaniu to unikanie tłuszczu, bo tłuszcz jest wysoko kaloryczny. No i okej, tłuszcz jest bardziej kaloryczny, ale jest przede wszystkim bardzo niezbędny dla naszego zdrowia, może być super ekstra zdrowy, mega odżywczy i no potrzebujemy po prostu go jeść. I tutaj wiadomo, możemy tłuszcze brać z bardziej odżywczych i mniej odżywczych źródeł, w bardziej odżywczych i mniej odżywczych formach i wiadomo, że milion razy bardziej polecam dodatek tłuszczu na surowo, na przykład polanie jakiegoś dania oliwą, czy dodanie orzechów, niż smażenie na głębokim tłuszczu. O tym tłuszczu warto nie zapominać. Jeśli jesteś na redukcji, to możesz oczywiście zwracać uwagę na to, ile go dodajesz, bo tłuszczem rzeczywiście bardzo łatwo podbić kaloryczność potrawy. Ale co, naprawdę super nie zapominać o tłuszczu, szczególnie tym roślinnym, z dobrej oliwy, dobrego oleju rzepakowego, orzechów. Ja też często lubię, na przykład zrobiąc zupę czy jakieś potrawy warzywne, podsmażyć na odrobinie tłuszczu trochę cebulki, czy czosnku, czy imbiru, czy chili. Sprawi to, że no, smak dania będzie bardziej wyrazisty. W ogóle to chyba nie powiedziałam, dlaczego tłuszcz w kontekście smakowitości jest taki ważny. Tłuszcz jest nośnikiem smaku.
Kolejnym moim zdaniem równie popularnym błędem w zdrowszym fit gotowaniu, który ja sama robiłam bardzo nagminnie, zaczynając moją przygodę ze zdrowszym odżywianiem, to zamiana wszystkiego na fit wersję i staranie się, żeby każda jedna potrawa była zoptymalizowana pod kątem jej odżywczości i zdrowotności, a smak trochę schodził na drugi plan. I wiadomo, super szukać zdrowszych rozwiązań w naszej kuchni, super szukać bardziej odżywczych alternatyw dla tego, co często jemy, ale moim zdaniem warto zastanowić się, w którym miejscu chcesz iść na kompromisy i one są dla Ciebie ok, a w którym totalnie, totalnie nie. Dla przykładu, dla mnie na przykład zamiana frytek smażonych na głębokim tłuszczu na frytki z piekarnika jest zupełnie i jak najbardziej ok. Zamiana białego makaronu na razowy zupełnie spoko. Zamiana części majonezu w mocno majonezowych sosach na jogurt super mi siedzi. Tak samo dodatek erytrytolu zamiast syropu klonowego do owsianki, super. Pieczenie burgerów zamiast smażenia, ekstra. Ale na przykład pizza razowa, no nie, no chcę mieć pizzę białą, chrupiącą, no bialutką, bez żadnych razowych rzeczy. Ktoś mi chce zamienić chipsiki na jakieś chrupiące, jarmużowe coś? No nie, chcę chipsiki, zwykłe, z ziemniaków. Bardzo polecam Ci zastanowić się, gdzie w Twojej kuchni możesz sprawić, by dania były trochę bardziej odżywcze, a jakie są dania, w których po prostu nie chcesz iść na kompromisy. Bo moim zdaniem nie każde jedzenie musi być subcio odżywcze i zoptymalizowane pod zdrowotność. To no nie wszystko naprawdę musi być w fit wersji. Kolejnym całkiem popularnym błędem jest monotonia w konsystencji, bo to, jaka jest konsystencja naszego jedzenia, również mocno wpływa na jego smak. I jeśli konsystencja naszych dań jest często taka mocno taka sama, to po prostu mogą nam sprawiać mniej radości. Ale znów myślę, że najlepiej tutaj pokażą to przykłady. Załóżmy, że robisz sobie zupę krem. Jest kremowa, mięciutka. Do tego nie warto dorzucać na przykład miękkiego makaronu, a na przykład chrupiące grzanki, albo orzechy, albo podsmażoną ciecierzycę czy tofu. Tak samo, jeśli robisz na przykład na śniadanie grzanki, to warto dodać do nich jakąś kremową pastę, a nie na przykład zagryzać je chrupiącą marchewką. Ale chrupiąca marchewka będzie na przykład ekstra jako dodatek do sałatki, która jest z miękkich warzyw. Jeśli robisz sałatkę, w której na przykład masz głównie pomidor, sałatę, nie wiem, jakieś miękkie, ugotowane inne warzywo, to super do tego sprawdzi się drobno pokrojona czy starta marchewka, do tego jakieś posypane orzechy, żeby coś nam tam chrupało. Gotujesz kremowy sos do makaronu, dorzuć do tego podprażone tofu czy pestki dyni. I tutaj tak samo jak ze smakiem w moim własnym menu czy w helfikowych jadłospisach, tu też staram się tą konsystencją żonglować i Tobie również polecam. Jeśli na przykład na śniadanie jem grzanki, to też na lunch możliwe, że niekoniecznie będzie chciało mi się jeść pieczone, chrupiące ziemniaczki. Chociaż ziemniaczki, prawie zawsze mam na ziemniaczki ochotę. Ale mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi. Warto również tymi konsystencjami żonglować w ciągu dnia. Oczywiście nie u każdego to się sprawdzi, niektórzy mogą mieć totalnie na to wywalone, ale warto przetestować, jak jest u Ciebie. Czy może takie miksowanie nie sprawi, że będziesz miała więcej ochoty na zdrowsze jedzenie. Kolejnym częstym błędem jest olewanie, przyprawiania albo stosowanie cały czas tych samych przypraw. I ja wiem, co możesz tutaj powiedzieć, Irena, halo, czosnek granulowany jest wszędzie u Ciebie w przepisach. I tak, to jest racja, ale ja po prostu kocham czosnek i to jest jakby, czosnek pasuje do prawie wszystkiego, więc jakby czosnek jest osobną kategorią jak sól dla mnie. Ale o co mi tutaj chodzi? Większość z nas może mieć jakiś swój ulubiony zestaw przypraw i nic w tym złego. Ale warto oprócz niego również próbować jakieś inne przyprawy, próbować jakieś inne połączenie, wypróbować jakieś przyprawy, której nigdy nie próbowaliśmy. Na przykład może spróbujemy dodać do czegoś kolendrę albo kumin. Może na przykład dodasz do owsianki trochę kardamonu albo przetestujesz do jakiegoś dania gałkę muszkatołową. Jeśli nie wiesz, jakie przyprawy z czym łączyć, warto po prostu szukać przepisów kulinarnych różnych blogerów albo blogerów kulinarnych, albo blogerek wegańskich, w każdym razie po to tutaj zapraszam do przepisu.
naprawdę warto otworzyć się na różne przyprawy, mogą zaskoczyć, co tutaj też bardzo polecam, otworzyć się na świeże zioła, zacząć chociażby od bazylii, od dodatku mięty, od kolendry, pietruszki, próbować zobaczyć, naprawdę ja to też zaczęłam robić dość późno i też bardzo ten błąd popełniałam na początku mojego gotowania, gdzie większość rzeczy przyprawiałam przyprawą curry, ziołami prowansalskimi, solą i papryką, no i czosnkiem. Także to był cały mój zestaw przypraw. Warto próbować, testować. Najwyżej coś nie wyjdzie i nie będzie jakiś super smaczny, ale hej, mamy całe życie na gotowanie. Można próbować, testować. Dlaczego by nie? Albo korzystać z gotowych przepisów. Kolejnym błędem przy zdrowszym gotowaniu może być olewanie sezonowości, szczególnie bo jakiś dany owoc czy warzywo jest modne. Na przykład w świecie bardzo modne jest awokado, mango. A no jakby tak, są to owoce nie dość, że drogie, to jeszcze importowane. I no nie mówię, żeby ich nie jeść jak najbardziej. Bardziej mogą być częścią zdrowej, fajnej diety. Ja sama czasem używam awokado. Ostatnio nawet trochę próbuję też czasem jeść mango, ale szczególnie gdy mamy sezon na nasze pyszne polskie warzywa i owoce, to warto z nich korzystać. Nie tylko jest to o wiele tańsze, o wiele przyjaźniejsze do naszego środowiska czy lokalnej gospodarki, ale również takie sezonowe warzywa i owoce są o wiele smaczniejsze. Myślę, że każdy zna różnicę smaku pomidorka w lato, a pomidora jedzonego w lutym. No ten luty często smakuje niestety jak papier, a takie letnie pomidorki... A co robić, gdy nie ma sezonu na większość warzyw i owoców? Warto tutaj korzystać z mrożonek. One są na ogół przygotowywane wtedy, gdy te warzywa są w sezonie, są najbardziej smaczne. No i też są często o wiele tańszą alternatywą, a mrożenie jest jedną z lepszych metod przechowywania żywności. Nie używamy tu wysokiej temperatury, nie używamy tu konserwantów. I mrożenie też stosunkowo dobrze, takie mrożonki stosunkowo dobrze zachowują wartości odżywcze. Kolejnym błędem jest niedostosowywanie jedzenia pod siebie i pod swoje smaki. Każdy z nas jest wyjątkowy i każdemu smakuje coś innego. I co z tego, że jakieś warzywo jest świetnie prezentowane jako mega zdrowe, ekstra odżywcze, jak ty naprawdę go nie lubisz? Dawałaś mu wiele szans w różnych kombinacjach, no i po prostu ci nie siedzi. Naprawdę nie musisz być fanką brokułów czy kalafiora, żeby jeść zdrowo. Jest masa innych warzyw. Może na przykład ty lubisz marchewkę, albo pietruszkę, albo cebulę. Zastanów się, co możesz gotować i jakie zdrowe potrawy możesz gotować z tego. Na przykład jesteś mega fanką marchewki. Rozpisz sobie dosłownie na kartce, co możesz zrobić z marchewki. Może pieczone frytki, może curry marchewkowe. Może dodasz ją do kolesława. Tak samo nie musisz na przykład być fanką kaszy jaglanej albo owsianek, żeby jeść zdrowo. Może na przykład lubisz kaszę jęczmienną, a na śniadanie o wiele bardziej smakują ci kanapki. W ogóle daj znać, czy masz jakieś takie zdrowe produkty, które wszyscy zachwalają, a ty no po prostu próbowałaś, ale to totalnie nie twoje smaki. Daj znać w opisie. Dla mnie wydaje mi się, że takim produktem jest seler naciowy. Może jeszcze będę dawać mu szansę, ale daj znać, czy taki masz. Jeśli zdrowe jedzenie nie będzie ci smakować, to po prostu o wiele większa szansa, że szybciej z niego zrezygnujesz. Albo, że po prostu twoje życie będzie mniej miłe, a tego nie chcemy. Każdy z nas jest inny, ma inne gusta, ma inne przyzwyczajenia i warto siebie słuchać. I tak samo ja tutaj dzielę się z tobą masą różnych sposobów, jak komponować bardziej smaczne dania, ale niektóre te rzeczy mogą zupełnie nie działać u ciebie i o wiele ważniejsze jest to, jak ty sama czujesz i to, co ty lubisz. Jestem bardzo ciekawa, czy któreś z tych błędów dotyczyły ciebie, albo może dalej dotyczą, daj znać w komentarzu. A jeśli chcesz w praktyce zobaczyć, jak przygotowywać mega odżywcze dania warzywne, które są serio pełne smaku i takie, że chce ci się je jeść, to zobacz koniecznie te filmy tutaj. Dużo uścisków i do zobaczenia już wkrótce. Miło się działo. Nawet gadając to drugi raz.